Sylwią po kajaki. Czekaliśmy 2 miesiące. W końcu doszły. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj w Irlandii jest totalny deficyt, więc naprawdę trzeba długo czekać, tym bardziej, że myśmy chcieli takie większe kajaki, żeby zapakować leje. Sylwia chciała bardzo pływać z leją. I... no i tyle. Co pipunku, to by cię ujechać, co? Idziemy po sprzęcie, ale będziemy jeździć. A teraz Syluś, powiedz, gdzie ty jedziesz? Jadę odebrać kajaczek. Będę jeździć, znaczy pływać z pipunią. To no jest... i tak naprawdę te kajaki to zapoczątkowało twój pomysł właściwie. No, nigdy nie pływałam na kajaku. Red and blue jackets, preference for color? Red and blue? Well, we can get one of each. Siedzi, to mam nadzieję, że to nie pospada. Ciekawe. Dobra, ciśniemy, co? Wiesz, co ja mam, jak ja prowadzę z tymi kajakami? Ej, zatrzymałeś tutaj kawę? Nie, bo to nie jest kawa porządna. No nie wiem. Cisnę z tymi kajakami. Przepraszam, mąż mi tu proponuje kawę jakąś przydrożną z petrol station na wiosce. Nie szkodzi, to jest kawa... Jeszcze coś chciałeś powiedzieć, to proszę, bo będziesz już prowadził resztę drogi. Swojska kawa. Ja na tą kawę, bo masz głód kawowy znowu. Więc... Kurde, kupuj mi dobrą kawę, czy ja dużo wymagam? A później bo wzięliśmy kredyt na telewizor do salonu. Bo za ten kredyt kupiliśmy PlayStation 2, telewizor, ławeczkę do treningu, siłownię. I tyle. I to tak naprawdę wystarczyło na lata, nie? Ja przychodziłam po 12 godzinach z Alpsa, kurwa, i jechałam na rowerku. I sałatki nosiłam do pracy dla siebie i Magdy i mówiły, że jesteśmy lesbijką. Będę pływała! O Boże, dwa takie bulldogi by się zmieściły na tym siedzeniu. Jest to siłowe, to opuszcza się to razem. Się nie zdarzaj. No. Wow. Wtedy super, ona będzie tam normalnie wsiadać. Patrz, bo już coś ukradła. Tak, ale czy ty widzisz, gdzie ona siedzi? Wyczają. Nie widzisz, Piru. Małe muszki. Jest. Bardzo dobrze. Jest, good girl. No, ale dobre mamo. Dobra, wróciłem z kajakami od rangersów, strażników, czy tam, nie wiem, leśniczych. Z Sylwią dostaliśmy pozwolenie na korzystanie z jezior właśnie tutaj w Killarney, w Parku Narodowym. Zostaliśmy poinstruowani, jak nie przynosić bakterii, czy jakichś tam żyjątek z innych jakichś akwenów wodnych. I teraz muszę się po prostu wziąć za podwieszenie tych kajaków, one są ogromne i to właśnie będę robił. Ogólnie to są fishing kajaki, głównie kajaki przygotowane do łowienia ryb, ale przez to też są bardzo stabilne i mogą też przenieść duży ciężar. Sylwia chce pływać z leją, ja chcę uprawiać jakiś snorkling na oceanie, zarzucić kotwiczkę małą, więc jakiś tam sprzęt będę targał ze sobą. Dlatego wybraliśmy też takie kajaki. Do transportu można ściągać właśnie te siedzonka.
padały są po prostu do sterowania właśnie tylnym tym sterem. Tymi linkami tutaj można podciągać i opuszczać właśnie tylny ster. Jest jakiś pojemnik na to, co chcielibyśmy po prostu, żeby zostało suche. Tu jest jakiś drugi pojemnik. Nie wiem, jak to, jeśli to jest fishing kayak, to można może dopakować ryby albo co. Także będziemy sobie pływać, działać. Będziemy pływać, pipiku. Będziemy pływać, pipiku mały. No to działam. Dobra, pierwsza próba. Ciężkie, nieporęczne. No i ten sznurek będzie dużo dalej. Dobra, drugie podejście. Coś takiego, początki ciężkie. Tak samo jak próbowałem sam włożyć go na bagażnik na samochodzie. Też trzeba mieć jakąś technikę. Ale opanuję to. Po prostu przekręcę uchwyt na worek treningowy na prosto i będzie dobrze. A póki co musi tak zostać, bo worek treningowy chciałbym mieć i sobie zorganizuję jakiś taki porządny w przyszłości, gdyż jakiś czas temu trenowałem tajski boks. Lubię, kurde, pokopać czy tam pouderzać sobie worek. To by było tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Kajaki podwieszone, zaczynają się nowe przygody, zaczynają się nowe tematy do moich krótkich filmików, więc życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do zobaczenia za tydzień. Hej!